Kochani, każdy człowiek, przeciętny czy nie, posiada emocje. I te emocje powodują, że życie jest interesujące, że jest ciekawe, że my przeżywając te emocje odbieramy świat głębiej. To jest podobnie jak z kolorami. Świat jest kolorowy i pod wpływem kolorów przeżywamy świat głębiej, widzimy piękniej. Kochani, emocje są po to, żebyśmy ten świat, to życie przeżywali. Emocje nie są po to, żebyśmy postępowali zgodnie z tymi emocjami. Kolory nie są po to, żebyśmy postępowali zgodnie z kolorami, a emocje są tylko informacją dla nas, co my przeżywamy. Emocje nie są wskazówką. Jeżeli jesteś smutny, to nie jest to wskazówka, że masz być smutny. Jeżeli jesteś wściekły, to nie jest to wskazówka, że masz być wściekły. Jeżeli jesteś sfrustrowany, to nie jest to wskazówka, że masz być sfrustrowany. Emocje informują o tym, w jakim stanie jesteś. I uwaga, najważniejsza rzecz, której mnie nie powiedzieli, ale ja wam to mówię. Nigdy nie należy postępować tak, jak podpowiadają to emocje. Emocje są informacją o stanie, w jakim jesteśmy, ale zawsze są złym doradcą, bo jeżeli ja będę postępował tak, jak mi na to wskazują emocje, to znajdę się w jeszcze gorszej sytuacji. Dlatego, drodzy panowie, jeżeli jesteś napalony na jakąś prześliczną dziewczynę i będziesz postępował zgodnie ze swoimi emocjami, to sprawa spali na panewce. Jasne, a nie odwrotnie. Dlatego nigdy nie kieruj się w podejmowaniu decyzji emocjami. Drogi, wspaniały mężczyzno!